Bitcoin wybija lokalną strefę, trzymając cenę przed dalszymi spadkami, lądując w okolicach 38 tysięcy dolarów Ale czy to koniec spadków, czy możemy jeszcze zobaczyć kolejne zejście? Omówimy sobie potencjalne scenariusze dla Bitcoina, ETH i DOTA I wybranych przez Was altcoinów, czy altcoina w poprzednim materiale Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut Jak co powiedzieć, jak najnowsza analiza rynku krypto, powiem Wam o moich scenariuszach, jak ja to widzę Omówimy sobie, co się wydarzyło od piątku i czego się spodziewam w najbliższych godzinach, czy w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o rynek krypto. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przyjmij również dzwona, aby YouTube mógł Cię poinformować o tym, że wleciał właśnie najnowszy film. Zostaw komentarz, łapkę w górę, jeżeli będzie to dla Ciebie wartość i nie przedłużając. Lecimy z tematem, zaczynamy od bitcoina. Zacznijmy od tego, co się działo w zeszłym tygodniu, tak? Czyli mieliśmy wzrosty z wyznaczonej strefy drugiej do strefy podażowej, o której Wam mówiłem. Stąd tutaj zagrywaliśmy z moimi partnerami najpierw na wzrosty, potem na spadki. Tutaj mieliśmy właśnie tą strefę popytową, lokalną, o której Wam mówiłem. Cena nam tutaj doszła do, właśnie zabrakło 50 dolarów do take profitu pierwszego i niestety tą pozycję na wzrosty nam wybiło. Dobre miałem tutaj przeczucie, aby zmniejszyć wartość pozycji, i widząc. Tutaj potencjalne dalsze ruchy. Mówiłem wam też ostatnio, że jeżeli ta strefa właśnie zostanie wybita, to zostało zresztą zrobione przez Bitcoina, na razie cena nam tutaj lekko odbija, prawdopodobnie testuje tutaj ten, te wsparcie na ceny, opór Dla ceny wcześniejsze wsparcie. Według mojej analizy tutaj ze moich autorskich strategii, kiedy właśnie następuje negacja tutaj takiej strefy, gdzie były wszystkie potwierdzenia ze strategii, z których dla siebie korzystam, a są to strategie, którymi grają banki w fundusze hedgingowe tak zwane grubasy, i w momencie, kiedy właśnie taka strefa, mocna strefa ze wszystkimi potwierdzeniami zostaje wybita, w 90% przypadków, czy 9 na 10% przypadków, będziemy spadali niżej, właśnie do tych wyznaczonych poziomów. I tutaj oczekuję swoich zakupów. Jak zobaczycie, potem przejdziemy do analizy ETH, gdzie w piątek mogliście ją znaleźć na moim Instagramie łukaszpoholski.pl. Tam wyznaczyłem właśnie ten poziom realizacji zysków, i tam przy negacji tego. Pięknie zostało to zrealizowane, ale dobra, za chwilę do tego przejdziemy. Więc mamy tak: mamy w weekend, była tutaj flaga, tak, robiła się flaga spadkowa, taka troszeczkę krótka. Tutaj manipulacyjna świeczka, potem powrót, i już potem w nocy zaczynało ona tutaj zjeżdżać. Tak jak mówiłem, wybiło stop lossa, na szczęście na zmniejszonej pozycji, więc ta strata nie była jakaś duża. Dalej obstawiam tutaj ten scenariusz, właśnie spadkowy do tych tutaj poziomów. Natomiast z tej okolicy, w której tutaj jesteśmy aktualnie, nie widzę poziomów na wejście w shorta, więc będę dla siebie czekał, po prostu a zacznie zawijać i wtedy gdzieś w tam mniejszych interwałach będę tutaj dla siebie tego szukał. No ale o tym się dowiedzą już moi partnerzy edukacyjni. Wy natomiast widzicie i wiecie tutaj w szerszym zakresie, jak ja widzę w tym momencie rynek. Sytuacja oczywiście, gdybyśmy już nie zjeżdżali dół i byłaby tutaj powiedzmy świeczka jakaś manipulacyjna z interwału jednodniowego, zobaczmy sobie, bo mogłoby tak być, Oczywiście zobaczymy, co to się będzie działo. Wybite te ostatnie dołki, to spodziewałbym się właśnie wzrostu do tych dwóch tutaj zielonych poziomów, i dalej one również będą też w okolicy linii trendu, tej lokalnej linii trendu spadkowego. Tak, z tego ruchu tutaj, bo w szerszym obrazie dalej jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym. Dopóki nie wybijemy tych 37 tysięcy, to jesteśmy w trendzie wzrostowym, ponieważ są to ostatnie dołki przed ostatnim szczytem. Patrząc z punktu widzenia analizy technicznej. Natomiast te poziomy, które są tutaj wyznaczone, one nie mają nic wspólnego z analizą techniczną. Tak jak wspomniałem, są to strategie banków, instytucji i po prostu cena musi, że tak powiem, tam dojść, uzupełnić dane poziomy. Więc tym bardziej, kiedy cena nam tutaj zanegowała tą strefę. Dla mnie zwiększa się prawdopodobieństwo. Oczywiście teraz cena nam tutaj podjeżdża, ale ja dla siebie tutaj będę czekał z zajęciem jakiejkolwiek pozycji, nawet czy na wzrosty. Dopiero po wybiciu danych poziomów będę szukał potwierdzeń i tak jak wspomniałem, wejść właśnie z mniejszych interwałów, bo jesteśmy na interwale 4 godzinnym. Więc dalej dla mnie tutaj mamy większe szanse na spadek niż na wzrosty i wybicie. Właśnie tej linii trendu Także pierwszy, pierwszy przystanek jeżeli chodzi o kontynuację ruchu spadkowego 37,200 I potem ta cała strefa będzie strefą Trzymającą cenę na wzrosty I tutaj będę szukał swoich pozycji Właśnie na long Jutro dla Was prawdopodobnie nagram film O giełdzie Bybit W porównaniu do giełdy Binance Dlaczego ja na tej giełdzie gram, dlaczego dla mnie ona jest lepsza Nie wiem kiedy ten materiał się pojawi Pewnie jeszcze w tym tygodniu Także jeżeli chcielibyście już przetestować sobie dla siebie giełdę Bybit Link do niej znajdziecie w opisie pod materiałem, a jeżeli nie, to poczekajcie po prostu do filmu, który dla Was przygotuję. Ok, czyli jeżeli chodzi o Bitcoina, dobra, mamy teraz fajne tutaj odbicie ceny, natomiast dla mnie i tak dalej to jest spadkowo. Jeżeli chodzi o potencjalne dalsze wzrosty, dopiero będę czekał na kolejne świeczki jednodniowe, więc jutro, pojutrze wtedy będę rozkminiał, co dalej, ale tutaj moje zlecenia i tak będą oczekujące i kiedy zobaczę tutaj zawrotkę ceny będę zagrywał shorta. Pamiętajcie oczywiście, że to słyszycie, tutaj są porady inwestycyjne, a ja tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się może wydarzyć. Jak widać, często te analizy się sprawdzają. Mieliśmy tutaj te strefy powybijane. Tu było odbicie, można było zaksięgować zysk, nie udało się. Finalnie zostało to wybite, tak jakby scenariusz częściowo zrealizowany, no ale wzrosty z tych poziomów do tych, spadki z tych poziomów do tego poziomu, Elegancko tutaj weszły w ostatnich dniach. Zresztą te analizy wszystkie tutaj doskonale widzicie. Podsumowując jeszcze raz, spodziewam się spadków do tych tutaj poziomów wyznaczonych. W przypadku ruchów zostawego okej, okay, gdyby się pojawił jakiś mocniejszy impuls, no to właśnie będę szukał longów do tych dwóch tutaj poziomów, również jako poziomy realizacji zysków. I w sytuacji, jeżeli mielibyśmy myśleć już o dalszych wzrostach, tak, no to tak jak mówiłem Wam o tej strefie podażowej, ona już została aktywowana, więc jest już powiedzmy mniej ważna, ale mamy tutaj właśnie 42 tysiące opór plus te dwa poziomy, z których cena może nam kontynuować jeszcze ruch spadkowy. I dopiero wybicie tego, wybicie tej strefy podażowej, następnie mamy opór na 44 tysiącach i wtedy dopiero nam się otwiera droga do kolejnych poziomów, ale o tym będziemy rozmawiali, jeżeli to będzie miało miejsce to będę was o tym informował tutaj na YouTube, czy na moim Twitterze ŁukaszPachowski.pl, a nie, to jest mój Instagram ŁukaszPachowski po prostu na Twitterze Dobra, to jest wszystko jasne, analizę ETH tak jak wspominałem, robiłem ostatnio na moim Instagramie tam był wrzucony link z opisem tak jak wspominałem, analizy, które tutaj dla was robię robię na podstawie tych strategii, których również uczę w swoich kursach znajdziecie je na mojej stronie ŁukaszPachowski.pl w zakładce moje kursy do każdego kursu jest przypisana również grupa, czy to Futures, Spot, czy Spot Premium, gdzie dzielę się swoimi analizami Spot lub Futures. W tych kursach trzymiesięcznych znajdziecie pełną wiedzę, którą tutaj Wam pokazuję na swoich analizach, więc jeżeli chcecie samodzielnie zarabiać na tym rynku, to tylko i wyłącznie te kursy trzymiesięczne. Tam również macie dostęp do przypisanych im grup i jak tutaj jest slogan wypisany, inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki. Więc jeżeli macie pytania, to piszcie do mnie na Insta, i lecimy dalej z analizami. Mówiłem właśnie o tym, że mamy tutaj strefę, tak mieliśmy te dwa poziomy realizacji zysków, o których Wam mówiłem wcześniej. Stąd nam cena spadła do wyznaczonej strefy i tam opisałem, że jeżeli zostanie to zanegowane, ta strefa zostanie wybita, to wyznaczyłem dwa poziomy realizacji zysków. Pier Zobaczcie, pierwszy poziom, idealnie cena spada, odbija, ale druga strefa tutaj dla mnie czeka i ona, tak jak w przypadku Bitcoina, tak samo dla ETH, dla mnie ona jest ważniejsza. I widzę tutaj duże prawdopodobieństwo właśnie takiego ruchu. Natomiast jeżeli tutaj by nam cena już wróciła znowu powyżej 3000 dolarów, wtedy będę szukał zagrywek long właśnie do tego poziomu tutaj. Ten już został aktywowany. O, do tych poziomów, tak? Czyli w sytuacji, kiedy by nam cena tutaj wróciła to zwiększa nam się prawdopodobieństwo, czyli jeżeli wróci nam powyżej 3000, zwiększa nam się prawdopodobieństwo na longi, a nie już na kolejny ruch spadkowy. I wtedy będę szkolę wejść właśnie na longa do tych dwóch poziomów, finalnie do tego trzeciego, ale oczywiście zobaczymy, co Bitcoin pokaże, no bo Bitcoin wiadomo, że tutaj kieruje ruchem. Zobaczmy, dota, dot. Dot nie zareagował w wyznaczonej strefie. Mieliśmy wzrosty z tej strefy dwukrotnie do wyznaczonej strefy podażowej, skąd mówiłem wam, że zagrywaliśmy właśnie shorty. Pięknie to siadło, jest nieważne. Wyznaczyłem tą strefę. Ona, powiedzmy, że ta sama strefa tutaj na mnie utrzymała tej ceny. Znaczy, nie zobaczymy takiej reakcji, jakiej się spodziewałem. Ale tak naprawdę ta strefa jest do ostatniego tutaj dołka i na razie jeszcze gdzieś tutaj odbija. Natomiast, tak jak również spodziewałem się, jeszcze spadków na Bitcoinie i ETH. Tak samo tutaj na docie do tych dwóch poziomów. Mamy pierwszy poziom i tutaj ta zielona strefa o kolce. 150 15, dolara. I zobaczmy, co wybraliście w poprzednim materiale. Dobra, zobaczmy, co tutaj wypisaliście, co chcieliście. Dobrze, postaramy się poruszyć ten temat tutaj, Felix. Poruszymy też temat, jeżeli chodzi o prowizję, to bardzo, prosty, bardzo prosta sprawa, ale spoko pokażę wam to właśnie w tym filmiku. I co tutaj? Tak, y może to wyglądać na długą akumulację. I jeszcze zajście i potem. Jedna noga, i potem już wyższał. Okej, okay, meta-hero, tylko tak, chcieliście tutaj, więc tak to zrobimy. Dla Was, hero, do analizy, co tam się podziało. Zobaczymy, czy zostały złapane poziomy, które wyznaczałem. U, cena zjechała jeszcze niżej, tak. Kiedyś wyznaczałem dla Was ten poziom, tutaj pięknie to siadło. ok potem mówiłem, że jeżeli cena nam zacznie tutaj zjeżdżać, to właśnie do tego, tutaj poziomu, cena zjechała jeszcze niżej i nie wygląda to. Nie wygląda to za dobrze. Mówiłem o lokalnym poziomie realizacji zysków, właśnie. Gdyby cena nam tutaj dojechała, właśnie tutaj, cena zrobiła to wcześniej, tak? Czyli wcześniej nam odbiła, uzupełniła ten poziom i na razie tutaj nic ciekawego nie widać. Zaraz zobaczmy z interwału jednodniowego. Jeżeli pojawi się jakiś sensowny ruch na Hiro, to właśnie tutaj bym szukał poziomów realizacji zysków, a pierwszy poziom jeszcze tutaj, tak? Czyli te dwa poziomy w przypadku jakiegoś tutaj mocniejszego odbicia. To byłoby nawet pewnie sporo procent, 40, 50 więc całkiem nieźle. Ok, to by było na tyle. Widzimy się w środę w kolejnej analizie. Do zobaczenia, do usłyszenia, miłego tygodnia Wam życzę. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona!